Tak, by ząb zdrowy był i czysty, by nie chodzić do dentysty, szczotka, pasta, dwa bratanki dziś ukryły niespodzianki. A dzisiejsze śniadanko to garść świeżego szpinaku, półtorej banana i dwa razy kiwi. Tylko tyle, a do tego wlewam napój witanella, napój migdałowy. Dzisiaj taki banan na bazie właśnie tego napoju. Miałam rzucić mrożonki, ale się przestraszyłam po artykule, który jedna z Was mi opublikowała, ale o tym za chwilę. Cześć kochani, widzę się z Wami dopiero teraz, tak oko w oko, tak się odzywam. Co chciałam powiedzieć, przygotowałam sobie śniadanko, jeszcze nie włączyłam tego miksera, bo chciałam Wam powiedzieć, że wieczorem jedna z Was, troszcząc się o mnie naprawdę, bo wie, że karmię, podesłała mi artykuł o salmonelli, słuchajcie, w mrożonych jagodach w Biedronce. A jak nigdy jagód nie brałam z Biedronki, tak wczoraj te mrożone jagody z Biedronki wzięłam. W tej chwili leżą w mojej zamrażarce i prawdopodobnie je po prostu wyrzucę na śmietnik, bo się boję, ale teraz się zastanawiam, tak, mam jeszcze wiśnie mrożone i maliny z tej Biedronki, czy one są bezpieczne? No ale nic nie przerażona, dlatego na razie robię koktajle na bazie tych owoców świeżych, które kupiłam, a tak się cieszyłam z tych mrożonych. No nie wiem, dajcie mi znać, jak będziecie wiedzieć coś więcej. Ja Wam artykuł publikuję tutaj w opisie o tych jagodach mrożonych właśnie, że wykryto salmonelle. A wczoraj cała zamrażana tych jagód była i tak mnie kusiły i wzięłam. No wiecie co, szlak mnie po prostu trafi ze złości. No dobra, ale jak widzicie, ja już jestem ubrana, dzisiaj się ubrałam w sukienkę, na to założyłam jeansową koszulę. Wyfryzurowałam się troszkę, znaczy włosy miałam okropne, dlatego w kokach się uczesałam, bo ja zazwyczaj chodzę w koku właśnie wtedy, kiedy włosy mam świeżo po myciu, bo dla mnie wtedy są włosy okropne, nie świeżo przed myciem, tylko świeżo po myciu, bo są po prostu w każdą stronę, jest ich bardzo dużo, ja po prostu nie jestem w stanie ich ujarzmić. Marzę o tym, żeby wyprostować te włosy, ale nie miałam na to siły, ani ochoty, ani czasu. Jak widzicie, miałam henny wczoraj robić, nic nie zrobiłam tej henny. Też ze względu na brak czasu. Mam nadzieję, że jak to oglądacie, no jak to oglądacie, to już był vlog wcześniejszy. Ja go muszę przejrzeć, słuchajcie, już jest dodany na YouTube, a ja go muszę przejrzeć, bo wczoraj był po prostu... Wczoraj myślałam, że się poddam i vlogmasa nie będzie. Tego vlogmasa numer 17, także vlogmasa numer 17 nie będzie, bo to był dla mnie najgorszy montaż na świecie. Ja tyle musiałam tam powycinać rzeczy, bo po prostu, nie wiem, tu mi się, no taka prawda, tu mi się odbiło, tu mała zaczęła kaszleć, tu nie wiem co, aparat mi przerwał w ogóle, to tam będzie to. Bo było brak miejsca już na karcie, no po prostu takie cuda się działy i miałam ten vlog taki, chciałam się skupić, żeby go zrobić, a mała w ogóle spać nie chciała iść. I to nawet może wczoraj tak nie poszło późno jak ostatnio, bo ostatnio do 11-12 chodziła spać przez te 3 dni. Tak jak mówię, naprawdę 8 tydzień, skok rozwojowy na 100%, bo po prostu codziennie jest coś. Ale od godziny 15 wczoraj do tej 21 na zmianę z mężem, jak już przyszedł o 7, ja już o 7 to już byłam wykończona. Siedziałam po prostu, napłakała, ja nie mogłam słuchać tego w pokoju z boku i tak cały czas się odrywałam od tej pracy. Byłam zmęczona jak nie wiem, bo wiecie, że wcześniej była koszmarna noc. Maleńki wczoraj wrócił, bardzo chciałam mu czas poświęcić. Jak widzieliście, troszkę nagrałam, poczytałam mu bajki, troszkę z nim pobyłam. I to też jest absorbujące i po prostu zajęło mi czasu i po prostu byłam tak wykończona. Ja Wam powiem, że godzina 10. Ona padła, mój mąż, słuchajcie, padła, ja dalej usiadłam tego vlogmasa składać, już byłam tak wściekła, że muszę to robić głodna niesamowicie.
że po prostu na szybko to zrobiłam, zapisałam, dodałam, żeby dodawało, bo wiecie, u mnie dodaje całą noc, już to opowiadałam, tłumaczyłam i tak dalej. I, a właśnie, bo pytacie się dlaczego, jak ktoś się mnie zapytał, dlaczego skoro wiedziałam, że będę vlogmas kręcić, wcześniej tego internetu nie zmieniłam. Bo u nas nie ma takiej możliwości, my teraz liczymy na to, bo nowe jakieś otworzyli, coś nowego i jest szansa. Wcześniej nie było na tej wsi możliwości, żeby wysyłanie było szybsze niż ja mam. Po prostu nie było takiej możliwości, dlatego tego nie zmieniałam. Teraz powiesili u nas w Radomiu, że jest jakiś plakat, jakiś nowy internet się reklamuje, bo już wszystkie sprawdziliśmy, Orange, T-Mobile, wszystko to, wszystko u nas. Nie może mieć większego wysyłu niż właśnie to, co mam Wam mówiłam, ja się na tym nie znam, ale już tłumaczyłam, bez różnicy. Dobra, więc dałam film do dodawania. Po 10 godzinie ja tutaj zaczęłam, słuchajcie, robić sobie kolację, potem poszłam się kąpać. I tak do 11 w sumie się zajmowałam sobą i jadłam i o 11 mała wstała na karmienie. Tak, bardzo długo na karmienie, na cycka na uspokojenie, o może tak. Troszkę zjadła i poszła spać. No i noc już nie była najgorsza, bo ja też zostałam koło 12. Wstała później o 2 i o 4 i koniec, więc wiecie, no ja nie, dzisiaj nie jestem taka wykończona, to prawda, ale po prostu to, co wczoraj wieczorem było, to był istny cyrk. Mam tu na myśli właśnie składanie tego vlogmasa, więc nie wiem, jak on wyszedł, naprawdę. I zaraz, jak skończę do Was gadać, puszczę sobie go i muszę sprawdzić, czy, aby na pewno tam jest wszystko w porządku i wszystko powycinałam, przepraszam, bo znowu łyka kawy. A nawet dwa. O, jaka pyszna kawa, pyszna, pyszna. Dzisiaj w filiżance tej z Ikei i myślę, że takie dwie filiżanki spokojnie sobie wypiję. My robimy kawę w ekspresie taką do dzbana i powiem Wam, że ja piję dwie kawy dziennie przeważnie, albo jedną taką ogromną, naprawdę ogromną, ale to też dlatego, że ja mam bardzo... Kawy możecie spokojnie kawę w ciąży, nawet 6, naprawdę jest to udowodnione i tak dalej. Znowu macie na dole troszkę więcej w opisie, gdyby ktoś jeszcze wcześniej nie słyszał tego, co mówiłam. Ale ja piję takie, albo dwie takie, albo jedną wielką, ale my mamy naprawdę słabą kawę, bo my robimy z takich trzech miarek, nie wiem jak to określić, no są takie, taką miarkę mamy w kawie i z takich trzech miarek robimy cały dzban. No a z tego dzbana naprawdę tych kaw wychodzi, mój mąż pije w takim półlitrowym kubku, no a ja właśnie albo takie, albo jedną dużą, więc dzisiaj postawiłam na dwie małe kawy. Już Wam powiem, że tak, pamiętacie co mówiłam Wam, że jeden palec zostawiłam, potem pościągałam wszystkie hybrydy, bo tak naprawdę były źle zrobione na tej jednej ręce i na tej te hybrydy mi zostały, zaczęłam ściągać, ściągnęłam z tych dwóch palców, jeszcze trzy mi zostały, pytacie jak ja ściągam, ja Wam podlinkuję film, znowu coś, Red Lipstick Monster, bo ja dzięki niej się po prostu nauczyłam kłaść hybrydy i ściągać hybrydy i po prostu jej metoda, żeby troszeczkę spiłować kolor, a potem dopiero nakładać ten aceton na waciki, naprawdę po 15 minutach odchodzi patyczkiem i nic paznokieć nie jest uszkodzony, jest genialna ta metoda, więc ja Wam dam na dole, ja nie będę pokazywała, jak robię swoje paznokcie, bo ja nie chcę przybliżać moich paznokci z tego względu, że naprawdę mam skórki pobryzane i nie ma co tutaj pokazywać. Więc to jest, i druga sprawa, jestem bardzo zadowolona z tych lakierów High Hybrid, jeszcze nie trafił mi się kolor, który na przykład odpryskiwał, by nie trzymał się i tak dalej. I ja kupiłam, ostatnio tak cztery chyba zamówiłam na Black Friday właśnie, to jeden z tych, to właśnie o taki o kolor, przepiękny kolor, ale też zamówiłam taki kolor, coś jak grafit, pod czerń, pod szarość, ale bardzo ciemny i bardzo bym chciała na święta sobie go zrobić, więc stwierdziłam, że już paznokci robić nie będę. Tylko moja teściowa, już w piątek przyjeżdża do nas teściowa, tak, i to słuchajcie, chyba na półtora miesiąca przyjeżdża do nas, tak, będziemy ją gościć u nas. Więc no cieszę się, bo z jednej strony wiecie, no pomoże mi, odciąży mnie na pewno przy maleńkiej i wtedy, kiedy właśnie będzie ona się zajmowała małym, ja będę mogła sobie spokojnie zrobić paznokcie, ale zrobię to w weekend i to na pewno po pastowaniu podłóg, bo ja pastuję podłogi na kolanach i w ręce trzymam gąbkę, którą pastuję podłogi, po prostu. A lubię bardzo mieć wypastowane podłogi, one przepięknie się błyszczą, szczególnie jak macie drewniane podłogi, to jest, po prostu wygląda super. Więc na pewno to będę chciała zrobić. No i co? Jeżeli mowa o porządkach przedświątecznych, no to ja już luzuję. Już Wam powiem, że zostały mi dwa okna do umycia, więc mam nadzieję, że je dzisiaj umyję, jak nie to jutro. I będę zdobiła okna śniegiem. Ja Wam powiem, że moja mama od jakiegoś czasu kupuje takie gotowe szablony i ten śnieg taki, wiecie, w sprayu. I tak pięknie zdobi szyby tylko tak dołem, takie jakby robi takie zazdroski sama. Mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałam to słowo. Wygląda to tak pięknie w oknach, w których się nie ma firanek, a nie zasłon. A wiecie, że ja tak mam, bo po prostu tak lubię. I ja tak w tym roku, ja nie planowałam, ale wczoraj Ignes wrócił z gór, zaczął mi opowiadać w ogóle historię i patrzę, a w wózeczku leży taki szablon i śnieg. Widzę, że moja mama zostawiała, bo ona tutaj weszła z tatem oczywiście, Ignasia przyprowadzili mi
I po prostu położyli mi, więc rozumiem, że dostałam w prezencie takie coś. Bardzo się cieszę, bo w kuchni, w salonie, u nas w pokoju, u Igusia na pewno to zrobię. I zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Naprawdę ślicznie. I myślę, że zajmę się tym dzisiaj albo jutro. No i co? I dzisiaj na pewno chcę robić śledziki. Więc ja teraz się rozłączam, włączam sobie ten film. Jeszcze chwilę piję kawę, sprawdzę, jak to zrobiłam. Maleńka mi tutaj śpi w wózeczku, więc mam teraz czas. I spróbuję przygotować te śledzie po kaszubsku. Jak się uda, to teraz, jak nie uda, to po południu, jak nie po południu, to wieczorem. Zobaczymy, ale dzisiaj muszę je zrobić, bo one są najlepsze po tygodniu, więc proponuję naprawdę robić Wam no maksymalnie tak 5 dni przed Wigilią, no chyba, że później je będziecie jeść, ale one są dobre i na drugi dzień, słuchajcie, ale po prostu są najlepsze, jak odstoję. Dobra, to tyle. Wczoraj był naprawdę ciężki wieczór i nie otworzyłam kalendarza. Pierwszy raz mi się to zdarzyło, więc dzisiaj otworzymy dwa okienka. 17 i 18. Sama dlatego, że Ignaś powiedział, żebym sobie sama otwierała, bo on jest zajęty budowaniem. Dobra, tu mamy 17 Siebzeń i 18 Achtzeń. Ok, więc otwieramy. Dobra, mamy tutaj 24-godzinny krem do normalnej i mieszanej cery, czyli to taki krem nawilżający. No fajnie, no ja nie stosuję co prawda takich kremów do twarzy, no ale może nawilżać będzie coś innego niż twarz. Nie stosuję dlatego, że jestem po prostu oddana firmie Corana i to stosuję, a na dzień stosuję teraz zupełnie inny krem, boję się troszkę ryzykować, że mi zapcha cerę. No ale dobra, mamy kremik i Achtzeń, mamy coś większego, maska, fajnie, bardzo fajnie była, fajna była ta ostatnia maseczka do twarzy. Mamy tutaj z algami, z ekstraktem z alg do skóry suchej, bardzo fajnie, czyli będę nakładała sobie na policzki i na czoło i na dekolt, bo to mam przesuszone zdecydowanie. Fajnie, ta ostatnia rozgrzewająca była genialna, cudowna, tylko ona była oczyszczająca, a ta jest do skóry suchej, bardzo fajnie. No to jest strzał w dziesiątkę. Okej, i tak wygląda to wszystko przygotowane i już troszkę odparowane do śledzi oczywiście. Tu się śledzie moczą. Ja śledzie serwuję w takich słoiczkach malutkich. Akurat te dwa starczą idealnie, tak poupycham je. Dlatego, że te słoiczki, bo uważam, że są po prostu urocze, można postawić normalnie na stół. Więc ja nie będę tutaj nic cudować. Na ten zakładam tylko taką ozdobną serweteczkę, a z tym nic nie cuduję. Więc taki nie będę przekładać później do miseczek, tylko właśnie w takim słoiczku wylądują na stół. Stole. Dobra, ja kończę przygotowywanie śledzi, póki jeszcze maleńka śpi. Krupnik już ugotowany. Cześć, jesteśmy znowu. Przyszłyśmy już razem, bo Lucja się obudziła. Tak, wstała właśnie. I teraz chce być aktywna. Chce sobie wędrować z mamą po domu, w tom i z powrotem. Więc sobie chodzimy. I przyszłyśmy Wam jedną rzecz powiedzieć, bo pytacie ciągle o moją bransoletkę. Kupę komentarzy dostaję jej na Instagramie i tutaj pod filmem. To jest bransoletka, którą ja dostałam od jednej z Was, od Moniki. Tak, jeszcze byłam w ciąży. Jest to bransoletka z firmy Lilu. Tak, właśnie tak. Z chłopczykiem i z dziewczynką, pozłacana na błękitnym sznurku. Sznurek co prawda się spiera, kolor schodzi niestety. No tak bywa, więc sznureczek będę musiała za jakiś czas wymienić. I chłopczyk i dziewczynka, no chłopczyk i dziewczynka. Na dziewczynce jest napisane Grawe Rusja, a na chłopczyku Ignacy, tak? Tak? Lucja, co tam ciekawego jest? Co tam? Co tam widzi Pysia mała? Więc tak wygląda ta bransoletka. Ja zaraz Wam zrobię, ja później zrobię takie przybliżenie, a tutaj macie zdjęcie. Łucja, widzieli? Ciekawski bąbelku. Ciekawa jesteś wszystkiego. Zobacz, jakie pomarańcze. No? Tak, więc jeżeli chodzi o tą bransoletkę, to właśnie to jest prezent i ostatnio noszę ją po prostu na okrągło, więc tylko jest taka różnica, że noszę ją na okrągło. Mój mąż stoi za oknem i szczerze do mnie miny, więc trudno mi się skupić na gadaniu do Was. No.
To tyle w kwestii bransoletki, bo to chciałam powiedzieć i tak jak mówię, właśnie macie zdjęcie, a potem jak już małą położę, to zrobię Wam takie przybliżenie właśnie jak ona wygląda. Plus jest taki, że jest śliczna, minus taki, że też nurki się spierają, bo właśnie mój już jest prawie szaro-biały, był błękitny. No i te pozłacane elementy się rysują, no ale ma to do siebie... co chciałam powiedzieć? Że pozłacane rzeczy mają to do siebie, że się właśnie rysują. Ale tego nie widać, tak? Bardzo mi się to podoba, więc dobra. Później Wam pokażę. Pa, pa! Słuchajcie, kochani, chodzę w takim bałaganie, bo przed chwilką w takim kartonie opisanym, tak, cały ten karton, przyszła do mnie paczka, której kompletnie się nie spodziewałam, paczka z Francji, w której jest po prostu wszystko. Słuchajcie, to jest dla Maćka, mojego męża, jakiś kubek świąteczny, aniołek, karma dla Pumby, słuchajcie, w prezencie. Dla mnie kosmetyczki, troszkę kosmetyków kolorowych, słuchajcie. Dla maleńkiej, z musteli, misiu, kosmetyki, do pupy, pieluszki, słuchajcie, takie tetrowe, prześliczne, skarpeciochy, jakieś cuda do jedzenia, takie kosmetyki, czekoladki, dla Ignasza różne takie cuda, on już trochę powynosił, Play-Doh i tak dalej, tak Ignasz? I od córeczki Joasi, bo to Joasia mi wysłała, od jej córeczki dla Ignasza słodycze, dla Ignasza różne cuda w ogóle, taki Guś? No naprawdę, jakieś po prostu szaleństwo, musiki, maleńka znowu zasnęła w bujaku, tak? Mam nadzieję, że jakoś bardzo krzywo nie stoicie, że to nie będzie za bardzo przeszkadzało, jak widzicie, już jestem przebrana. I z eleganckiej jeansowej koszuli jestem znowu w dresie. No tak to jest przy maleńkiej. Właśnie ją teraz posadziłam tutaj. Ja jak widzieliście, ona przysypia na bujaku. Tak, tak powiem Wam szczerze, że jakbym jej nie ruszyła, to nawet tak spała i spała. Więc ja jej pozwalam tak na maks pół godziny i przykładam ją do wózeczka. Potem ją od nowa bujam, żeby zasnęła i tak dalej. Teraz nie śpimy, jak słyszycie. Nawet gadamy. Mamy się bardzo dobrze. Ja dostałam po prostu paczki, słuchajcie, za paczkami. Najpierw tą paczkę od Asi, po prostu tego było z Luksemburga to było, właśnie, nie z Francji, nie wiem skąd mi to w ogóle, Francja, Belgia mi chodziła po głowie, no i miałam rację, Luksemburg, niedaleko. Dobra, i co chciałam powiedzieć, to masę tych rzeczy było, masę po prostu. Potem okazało się, że jeszcze paczkę od Ewy dostałam, wszystko to nagrywałam na Insta Stories, znowu Was tam odsyłam na Instagram, tam jestem na okrągło. Potem dostałam jeszcze karteczkę od kolejnej Wicki, zasypujecie mnie po prostu i dziękuję pięknie. I co chciałam powiedzieć, no to to nagrałam tak naprawdę, już pobyłam z dziećmi, pogotowałam, posprzątałam, poprałam, powiesiłam pranie, zebrałam, no i powiem Wam tak szczerze, że my już zaczynamy wieczór, jest godzina 4:20, a my po 5:00 z Łucją się zazwyczaj kąpiemy, tak, Łucja też już przebrana, my się tak poulewałyśmy, no cóż, no zdarza się. No my po 5:00 się już kąpiemy, Ignacy się kąpie po godzinie 6:00, o godzinie 7:00, w pół do 7:00 przyjdzie mój mąż. No i myślę, że o 8:00 ja będę w stanie złożyć tego vlogmasa, gdzie na pewno mi pójdzie lepiej, dlatego że Łucja bardzo ładnie dzisiaj spała w wózeczku i ja sobie tutaj przyniosłam komputer, ona w wózku ją tutaj położyłam i miałam czas, jedną ręką grałam z Ignasiem na grę planszową, a drugą ręką robiłam sobie vlogmas, wiecie o co chodzi, co chwilę sobie włączam, to przynajmniej co nagrałam, więc na bieżąco dokładałam jakby kawałek cegiełki do filmu. I w taki sposób zostanie mi tylko do dołożenia to, co w tej chwili do Was mówię, nagrywam i tak dalej. No i to tyle. Chciałam powiedzieć, że dzisiaj będę grzeszyć nawet bardzo, jeżeli chodzi o moją dietę i trzymanie fasonu, dlatego że mam niemiłosierną ochotę od samego rana na mrożoną pizzę, dokładnie Giuseppe. I taką mam w zamrażarce, mąż uzupełnił zapasy sobie, niestety, bo tak bym miała ochotę, nie byłoby, to po prostu nie jadłam. Ale taką planuję dzisiaj kolację, a ja nie potrafię zjeść żadnej pizzy, ani z pizzerii, ani własnej robionej, ani mrożonej bez sosu czosnkowego i takiego konkretnego z majonezem. Więc i taki sos sobie robię, więc ja dzisiaj grzeszę i kalorii zjadam 1 500 000. Ale trudno, jutro wracam normalnie do normy, do koktajli, do niełączenia, do zdrowego żywienia. Trzeba sobie od czasu do czasu pozwalać na jakieś małe paskudztwa, czyż nie? A tym bardziej, że dzisiaj zjadłam, wypiłam ten koktajl, który był po prostu bajecznie pyszny, przepyszny. Wypiłam ten koktajl, a potem zjadłam krupnik robiony własnoręcznie. Po prostu pyszota. I to najlepsze, mama dzisiaj przyjechała, a bo moją mamę jeszcze gościłam dzisiaj, mama u nas dzisiaj była, więc troszkę jej ponosiła malutką, troszkę pobawiła się z Ignasiem, no i ja Wam powiem, że przywiozła mi mrożone truskawki, takie wiecie, jej mrożone truskawki i mrożone jagody, które kupiła, mówi, jeszcze latem i ma 2 worki,
Więc jestem przeszczęśliwa i te jagody z salmonellą mogę wyrzucić z, bez płaczu po prostu. Nie wiem, czemu matka się tak buja, kołysze i tańczy, nie wiem. Dziecko w ogóle tego nie oczekuje, a mama ma tendencję do jakiegoś... Też tak macie, nie? Też to pisałeś sobie, że też tak macie. Jedna nawet napisała, że wózek sklepowy buja. Tak to zostało. Jeju, jaka ty jesteś grzeczniutka i zasłuchana. Jaka bardzo, jak bardzo. No, dobra. Idziemy do drugiego skarba, że Ewa był z nami troszkę. Idziemy tam przy choince posiedzieć. Dobra, może wymyślimy jeszcze jakieś zabawy przed wieczorem, potem czytanie bajki. I spanie. Do widzenia, do zobaczenia, do jutra. Pa!